Cześć wszystkim, witam was na moim kanale. W tym filmie będziemy rozmawiać o znakach Zodiaku i o astrologii związanej z serią The Elder Scrolls. Nie jest ona wcale taka prosta, jakby się mogło wydawać, dlatego też postanowię wam ją tutaj przybliżyć. Postanowię wam przybliżyć patrząc na trzy ostatnie części, czyli The Elder Scrolls 3 Morrowind, Oblivion oraz Skyrim. Zacznijmy może od znaków Zodiaku, jakie prezentują się w tej grze. Będziemy podążać zgodnie z znakiem Zodiaku, który odpowiada danemu miesiącowi, więc zaczynamy od rytuału. Rytuał zaczyna się w miesiącu Gwiazdy Porannej, pierwszemu miesiącu w roku i moce, jakie sobą przedstawia, są następujące. W Morrowindzie otrzymywaliśmy Darmary, czyli przewrócenie życia 100 punktów, na siebie oczywiście. No i otrzymywaliśmy zaklęcia Błogosławione Słowo oraz Błogosławiony Dotyk i odegnanie nieumarłego. Właśnie Błogosławione Słowo i Dotyk, obydwa były odegnaniem nieumarłego. Jedno było na cel, drugie było na dotyk. W Oblivionie natomiast zbyt wielkich zmian nie było, pomijając to, że przywrócenie zdrowia z Darmary zostało zwiększone do 200 punktów, a Błogosławione Słowo zostało trochę osłabione, bo przegania nieumarłych do poziomu 25, jednakże możemy korzystać z tego zaklęcia więcej niż jeden raz w ciągu dnia. I taka ciekawostka, dzięki temu możemy również stworzyć zaklęcie odegnania nieumarłego bez zakupienia zaklęcia u któregoś z czarodziejów. Jest to traktowane jako zaklęcie, którego moglibyśmy się wyuczyć. W Skyrimie natomiast znak ten przyszedł całkowite zmiany i teraz bycie urodzonym pod znakiem rytuału sprawia, że możemy wskrzesić wszystkie zwłoki w okolicy, by walczyły dla nas przez 200 sekund. Przejdźmy więc do kolejnego znaku, który rozpoczyna się w znaku wschodzącego słońca, naszym lutym. Jest to znak kochanka. Ha, właściwie ja bym miał ten znak, gdybym żył w świecie The Elder Scrollsów. No więc tak, w Morrowindzie otrzymujemy umiejętność Cień Księżyca, które zwiększa naszą zwinność o 25 punktów oraz dostajemy zaklęcie Pocałunek Kochanka, który paraliżuje nasz cel na 60 sekund, lecz niestety zmniejsza naszą kondycję 200 punktów. Oczywiście na czas działania zaklęcia i póki jej nie zregenerujemy. W Oblivionie pocałunek kochanka wygląda już całkowicie inaczej. Paraliżuje cel tylko na 10 sekund, ale obniża nam również kondycję, jednak o trochę mniejszą wartość, o 120 punktów. Czyli znak został praktycznie nienaruszony. Zmienił się tylko jego balans. W Skyrimie jednak przyszedł całkowitą przemianę i teraz ci urodzeni pod znakiem kochanka, albo ci, którzy dotknęli kamienia kochanka, rozwijają swoje umiejętności o 15% szybciej. Umiejętności wszystkie. Złodzieja, maga oraz wojownika. Kolejnym miesiącem, o jakim będziemy rozmawiać, jest pierwszy siew. Pierwszego siewu urodzeni są ci spod znaku Lorda. W Morrowindzie Lord dawał nam zaklęcie Krew Północy, które przywracało o 2 punkty życia przez 30 sekund oraz mieliśmy moc, która całkowicie negowała naszą odporność na ogień i zwała się na Krew Trolla. W Oblivionie dostawaliśmy również zaklęcie Krew Północy, które zachowało całkowicie identyczne działanie, z tym, że skrócono czas do 15 sekund, a przywrócenie zdrowia zwiększono do 6. I najlepsze jest to, że mogliśmy korzystać z tego zaklęcia kiedy tylko chcieliśmy. Kosztowało nas tylko 40 many, chociaż jest to całkiem sporo. Oczywiście pozwalało nam ono również na tworzenie zaklęć leczących oraz zaklinania bez znania prawdziwych zaklęć. No i krew trolla dawała nam podatność na ogień, jednakże była ona o wiele mniejsza niż w poprzedniej grze. W Skyrimie znak ten przed całkowitą zmianę teraz daje nam odporność na magię 25% oraz zwiększa nasz współczynnik pancerza aż o 50 punktów. Jest to całkiem sporo. W miesiącu deszczowej dłoni urodzeni są ci pod znaku maga, bo to właśnie w tym miesiącu po raz pierwszy użyto magii. W Morrowindzie dostaliśmy moc czarownika, która zwiększała naszą magię o 50% naszej inteligencji, a raczej o połowę jej. W Oblivionie zostało to zaokrąglone do 50 punktów many. W Skyrimie za to zwiększa szybkość rozwoju umiejętności czarodzieja, wszystkich aż o 20%, z wyjątkiem alchemii, która to jest przypisana kamieniowi złodzieja. Jest to również jeden z kamieni oraz znaków, które chronią konstelacje. Pod właśnie magiem, z tego co mi wiadomo, znajduje się właśnie uczeń, Atronach i rytuał. Dalej mamy kamień oraz znak cienia, którego to miesiąc jest drugi siew. W Morrowindzie dostawaliśmy umiejętność Cień Księżyca, która pozwalała nam przewidziać niewidzialność na 60 sekund. W Oblivionie również mieliśmy niewidzialność na 60 sekund oraz tworzenie zaklęcia niewidzialności i zaklinania związanego z tym czarem. A w samym Skyrimie znak cienia daje nam również niewidzialność na 60 sekund. Nic specjalnego. Jednak ci urodzeni w miesiącu Śródrocza chodzą po ziemi ze znakiem wierzchowca. Wierzchowiec zwiększa szybkość poruszania się o 25 punktów w Morrowindzie, 20 punktów w Oblivionie, a w Skyrimie zwiększa udźwig naszej postaci o 100 punktów, ciężar ekwipunku nas już nie spowalnia, a wyposażona zbroja nie zalicza się do udźwigu. Dlatego jest to bardzo dobry znak dla wojowników albo dla magów bojowych. Kolejnym znakiem, jaki przyjdzie nam poznać w The Elder Scrolls, jest uczeń. Miesiącem ucznia jest pełnia księżyca i w Morrowindzie uczeń dostawał umiejętność Elfickie Pochodzenie, które zwiększało naszą manę o 1,5 raza naszą inteligencję oraz niestety sprawiał, że byliśmy podatni na magię i to aż 50% bardziej niż bez tego znaku. W Oblivionie natomiast znak ten przeszedł zmiany bardzo duże i teraz zwiększa naszą manę o 100 punktów, lecz podatność na magię została powiększona o kolejne 50%, zatem podatność na magię została zwiększona aż do 100%. W Skyrimie regeneracja magii jest o 100% większa dzięki znakowi ucznia, lecz niestety zachował on swoją podatność na magię w wartości 100%. Kolejnym znakiem, jaki nam przyjdzie poznać, jest wojownik, kolejny ze znaków ochronnych, znak obrońcy innych znaków, tak samo jak czarodziej. W konstelacji wojownika znajdują się takie znaki jak wierzchowiec oraz dama. Miesiącem wojownika jest ostatni siew. I taka ciekawostka, w ostatnim siewie zaczynają się wszystkie części The Elder Scrolls. Z tego co pamiętam jest to 17 albo 27 zazwyczaj. Chyba tak. W każdym razie jest to zawsze ostatni siew. W Morrowindzie dostajemy od wojownika umiejętność Pan Wojny, która zwiększa naszą szansę na trafienie o 10%. Nie jest to wiele. W Oblivionie natomiast zwiększa się nasza wytrzymałość oraz siła o 10 punktów. W Skyrimie natomiast znak ten sprawia, że wszystkie nasze umiejętności wojownicze rozwijają się 20% szybciej, z wyjątkiem strzelectwa. Miesiąc domowego ogniska to miesiąc damy. W Morrowindzie dama zwiększała naszą osobowość o 25 punktów oraz naszą wytrzymałość o również taką wartość. W Oblivionie zwiększała siłę woli o 10 punktów oraz wytrzymałość, dlatego była całkiem dobrym znakiem dla maga oraz maga bojowego. W Skyrimie zwiększa regenerację życia, oraz wytrzymałości o 25%. Nie jest to jakiś znaczący znak w ostatniej części, gdyż w poprzednich potrafił znaczyć bardzo wiele. Kolejnym znakiem, jaki poznamy, jest wieża. Miesiącem wieży są pierwsze mrozy, gdy ziemia zaczyna spowijać się w płatkach śniegu, szczególnie w Skyrim. Morrowind sprawiał, że otrzymywaliśmy zaklęcie Nos Biedaka, które pozwalało nam wykryć zwierzę, zaklęcie albo klucz na odległość. Otrzymywaliśmy również moc, klucz do wieży, która pozwalała nam otwierać zamki do 50 punktów. W Oblivionie otrzymywaliśmy moc, klucz do wieży i mogliśmy otworzyć zamek do 40 punktów, przez co stał się całkiem bezużyteczny. No i otrzymywaliśmy również moc strażnika wieży, która pozwalała nam odbić 5% obrażeń w nas skierowanych przez 120 sekund. W Skyrimie natomiast znak wieży umożliwia nam otwarcie dowolnego zamku aż do poziomu eksperta. oczywiście raz dziennie. Jednym z kolejnych podopiecznych maga, których poznamy, jest Atronach, a jego miesiącem jest zachodzące słońce. Jest to przedostatni miesiąc i końcówka roku. W Morrowindzie cechował on się spalaniem many, absorpcją magii 50% i zwiększoną maną aż o 2 razy poziom naszej inteligencji. Był to bardzo dobry znak, jednakże cechował się jedną pokaźną wadą. Uniemożliwiał regenerację magii wszystkim czarodziejom, którzy go nosili, przez co mogli ją zregenerować jedynie poprzez korzystanie z mikstur, czy też właśnie poprzez rzucane na nich czary przez przeciwnika. W Oblivionie zwiększał naszą manę o 150 punktów, absorpcja magii również wynosiła 50%, no i dalej niestety, ale musieliśmy się borykać z blokadą many. W Skyrimie znak ten przeszedł ewolucję, zwiększa naszą manę o 50 punktów, absorpcję zaklęć również zachował na swoim poziomie 50%, lecz nie blokuje już regeneracji naszej magii, jednakże spowalnia ją znacząco, bo aż o 50%. Kolejnym znakiem, na który spojrzymy, i raczej ostatnim, który posiada własną konstelację, jest złodziej. W Morrowindzie zapewniał nam on Akawilski Instynkt 10 punktów, który powodował, że ciężej było nas trafić przez naszego przeciwnika, aż o 10%. W Oblivionie zwiększał naszą szybkość, zwinność oraz szczęście o 10 punktów. To była największa ewolucja znaku z części na kolejną część gry i sprawiała, że dawał największe profity. Złodziej należy również do jednego z znaków ochronnych, pod których konstelacją znajduje się wieża, cień oraz kochanek. W Skyrimie, tak jak reszta z ochronnych kamieni, zwiększał on rozwijane przez nas umiejętności aż o 20%. W tym wypadku chodzi o umiejętności złodzieja, z dodatkiem łucznictwa z drzewka wojownika oraz alchemii z drzewka maga. Zarazem też zwiększa on naszą sposobność do rozwijania właśnie największej liczby umiejętności, bo dodajemy dodatkowo łucznictwo z drzewka właśnie wojownika oraz alchemię z drzewka maga. Jeszcze jest jeden znak, o którym wypada wspomnieć. Jest to znak węża, który nie ma własnej konstelacji, nie ma ochronnego kamienia ani znaku. Jest on samiutki, jest sam pozostawiony sobie i krąży po gwiazdozbiorze, dlatego nie ma własnego miesiąca. W Morrowindzie powodował on to, że otrzymywaliśmy Gwiezdną Klątwę. Sprawiała ona, że mogliśmy zaatakować naszego przeciwnika trucizną zadającą 3 punktów obrażeń przez 30 sekund na dotyk. Obniżał niestety również 1 punkt naszego zdrowia przez 30 sekund. W Oblivionie otrzymywaliśmy zaklęcie Czar Węża, który obniżał zdrowie 3 punkty przez 20 sekund na dotyk. Leczył wszystkie trucizny, jakie nas męczyły. Usuwał również efekty magiczne aż do 90 punktów na nas. No i co najważniejsze, obniżał 100 punktów naszej kondycji przy użyciu. W Skyrimie wąż cechuje się paraliżem celu na 5 sekund i obniżeniem jego zdrowia o 25 punktów. W ten oto sposób poznaliśmy wszystkie znaki z astrologii The Elder Scrolls. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, piszcie. Chętnie je stworzę, zrobię i o nich coś może jeszcze opowiem. Ja się z Wami żegnam i zapraszam Was na inne materiały. Cześć!